Aleksander Koenig został prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach. Doszło do tego w dosyć niespodziewany sposób. Skrytykował pan działalność IPH podczas walnego zgromadzenia, a potem został wybrany jego prezesem. Może nie do końca skrytykowałem. Raczej, wydaje mi się, wskazałem troszkę inny kierunek zmian, które po prostu muszą nastąpić po tak długim okresie sprawowania władzy przez poprzednie prezydium. I takich dosyć mocnych pomysłów na to, w jaki sposób przedsiębiorcy mają być stowarzyszani. IPH ma opinię dosyć archaicznej organizacji. Planuje pan rewolucję? Oczywiście. Właśnie dlatego, że ta opinia jest taka, a nie inna, wydaje mi się, że zupełnie takie świeże spojrzenie jest potrzebne. Przede wszystkim, mimo wszystko, trzeba docenić to, co Izba zbudowała przez ponad 20 lat. Jest w regionie jedną z, w ogóle na Śląsku, jest jedną z większych izb zrzeszających przedsiębiorców. Jest naprawdę taką silną reprezentacją. Cały czas jest to blisko 100 firm, które są zrzeszone. I mimo faktu tego, że faktycznie jest troszkę to postrzegane archaicznie, no to wartość, która została zbudowana przede wszystkim przez prezesa Siwca, to jest naprawdę fajna sprawa i trzeba tutaj pod tym względem kontynuować taką naprawdę niezależną politycznie formę zrzeszania się przedsiębiorców. Natomiast no, po prostu zgodnie z duchem czasu trzeba to i odmłodzić przede wszystkim, chociaż tu nie chodzi tylko im o te mityczne po prostu obniżenie średniej wieku członków Izby, bo to nie o to chodzi. Bardzo ważne jest to, żeby ci starzy członkowie, którzy naprawdę też zawsze służą doświadczeniem, żeby oni pozostali. Natomiast przede wszystkim o pokazanie troszkę z innego stereotypu naszych przedsiębiorców tarnogórskich, z powiatu tarnogórskiego, z obszaru Białego Śląska i takich troszkę innego postrzegania naszego regionu, już nie tylko turystycznie, na którym ostatnio jesteśmy w dużym prosperity, ale też jako świetnego miejsca i do inwestowania, i do zakładania biznesów. A co pan zamierza zrobić, żeby przedsiębiorcy chcieli się zapisywać do IPH? No 100 firm, niecałe 100 niecałe, firm. Niecałe, 80, 86 obecnie. Kiedyś tak? Było wiele więcej. Kiedyś było wiele więcej. Wydaje mi się, że problemem jest właśnie komunikacja. Młode firmy nie wiedzą, do czego ma służyć Izba tak naprawdę, po co to jest, czy to jest tylko kwestia spotkania się po prostu przy lampce wina, czy po prostu jakiś taki klub dyskusyjny. Nie, to jest oprócz naprawdę też bardzo, bardzo ważne i bardzo ważnych integracyjnie takich spotkań, z których naczelną jest gala Izby Przemysłowo-Handlowej w Brynku, która oczywiście będzie kontynuowana, to tak naprawdę chyba taką najistotniejszą rzeczą jest po prostu poznawanie się nawzajem. I to zarówno tych wielkich, tak jak właśnie wspomniałem, to firmy założycielskie typu Hemet, Intergaz, Veolia, ale też wszystkich tych małych i tych, którzy nawet, czasami nawet mają szalone pomysły, ale też przez to budują taki bardzo pozytywny ferment. Pamiętajmy, że Izba to nie jest tylko i wyłącznie stowarzyszenie prezesów i stowarzyszenie właścicieli firm, ale zawsze i za prezesami, i za tymi wszystkimi zarządami są pracownicy tak naprawdę. Jeżeli byśmy policzyli, ile pracowników stoi za firmami, które są częścią Izby Przemysłowo-Handlowej, to naprawdę jest to spora część naszego powiatu. Ale jakie konkretne korzyści daje przynależność do Izby? No tak jak wspomniałem, przede wszystkim wydaje mi się, że powinna to być kwestia takiego naprawdę rozsądnego stowarzyszania się, kiedy wypracowujemy wspólną opinię do Urzędu Pracy, kiedy mówimy, że warto więcej środków przeznaczać na ten, a nie inny szczebel wspomagania pracodawców, bo czasami urzędnicy tego po prostu nie widzą. Kolejna sprawa, współpraca z Urzędem Skarbowym, współpraca z Sanepidem, z wszystkimi samorządami, nawet opiniowanie kwestii transportu. Pracownicy muszą dojechać do naszych firm. To jest kwestia, która troszkę wykracza poza powiat tarnogórski. Idea Białego Śląska cały czas gdzieś tam żywa, która też powinna być wskrzeszona. To jest właśnie zadanie Izby, żeby pokazywać,
co tak naprawdę jest ważne, żeby się nasz biznes mógł swobodnie rozwijać. Jeżeli każdy przedsiębiorca będzie to mówił tylko i wyłącznie ze swojej perspektywy, no to zawsze będzie to jest opinia tej jednej konkretnej firmy i robi to tylko w swoim interesie. Jeżeli mówimy, że jest to głos 100 przedsiębiorców z powiatu tarnogórskiego i powiedzmy lublinieckiego, tudzież też są firmy z Bytomia czy z Piekar też w izbie, no to mamy zupełnie inną siłę przebicia. Mhm. W najbliższym czasie jakich decyzji możemy się spodziewać? No, przede wszystkim chciałbym skompletować w prezydium, które nie ukrywam, nie będzie bardzo rewolucyjne. Chcę się cały czas posiłkować jednak doświadczonymi członkami, bo tak jak mówię, to nie jest kwestia jakiegoś wielkiej rewolucji, raczej naprawdę nowego świeżego spojrzenia. Proszę pamiętać, że prezes Siwiec był jedną z pierwszych osób, które zwracał uwagę na problem smogu na przykład w Tarnowskich Górach, nie? I kwestie też właśnie transportu. Bardzo często poruszaliśmy to, czy to na forum biznesu powiatu tarnogórskiego, czy właśnie na spotkaniach izbowych. To są takie rzeczy, które po raz pierwszy padały właśnie na forum izby. Chciałbym, żeby cały czas takie rzeczywiście rzeczy, które są bardzo nowatorskie, były właśnie, powstawały w gronie izby przemysłowo-handlowej. To krążą plotki, że co tu dużo gadać, IPH groszem nie śmierdzi. Wystarczy pieniędzy na realizację planów? No, myślę że to też jest kwestia tak naprawdę bardzo rozsądnej i racjonalnego gospodarowania tym, co mamy. A przede wszystkim, jeżeli IPH będzie wróci na drogę wzrostu, czyli coraz więcej firm będzie chciało się z nami zrzeszać, no to żadnych problemów finansowych nie będzie. Istotną sprawą jest też to, że po latach większych lub mniejszych problemów finansowych izby prezes Siwiec zostawił sytuację naprawdę bardzo, bardzo, bardzo czystą i ja nie przejmuję w tym momencie stowarzyszenia w jakiejś złej kondycji finansowej. Nie, jest sprawa bardzo, bardzo uczciwie postawiona. Ile kosztuje przynależność do izby? W tym momencie w zależności jest od składka jest uzależniona od ilości zatrudnionych osób, ale samo wpisowe naprawdę zostało zmniejszone do 100 zł, składki się zaczynają od 50 zł nawet. Także naprawdę to nie jest klub dla najbogatszych. Nie, to jest klub czy też miejsce, w którym mogą się wypowiedzieć osoby, które mają naprawdę coś do zaproponowania pod względem rozwoju naszego regionu. I nie jest tutaj stan portfela, nie jest tutaj, że tak powiem, wyznacznikiem. Doroczna gala IPH w Brynku zostaje? Oczywiście, jak najbardziej. Jest to też tak, już pomijając samą tradycję, to jest to miejsce, w którym naprawdę może się spotkać bardzo wiele środowisk. I to nie tylko już w tym momencie biznesowych i politycznych, ale też naukowe. Zawsze regularnie byli zapraszani profesorowie z Politechniki Śląskiej, z Uniwersytetu Ekonomicznego i to jak najbardziej chciałbym kontynuować, ale też artyści. I tu też kwestia zmiany wizerunku przedsiębiorcy naszego tutaj, tarnogórskiego właśnie i ogólnie w kwestii całego kraju jako osoby, która nie tylko i wyłącznie patrzy w wyniki finansowe swojej własnej firmy, ale ma też świadomość po prostu otoczenia tego wszystkiego, co się dzieje wokół naszych firm, czyli jak wygląda nasze miasto. Stąd właśnie też takie może troszkę ironicznie to pytanie o ekologię, ale to jest bardzo istotne, bo jeżeli nie będziemy mieć fajnego miasta, fajnego powiatu, czystego, bezpiecznego i takiego, w którym naprawdę jest co robić po pracy, to my tych pracowników nie będziemy mieć prędzej czy później. Nie? Mhm. Akurat jako prezes Kafe Silesia spółka z ONO, myślę, że mam jakiś kapitał zbudowany właśnie na takiej zasadzie, że jestem też człowiekiem dość mocno zanurzonym w kulturze i chciałbym też innym przedsiębiorcom pokazać, że warto, że można i że tak naprawdę nam się to będzie opłacać, bo nasi pracownicy też to doceniają, bo oni nie żyją tylko pracą, oni też jeszcze mają swoje życie poza pracą. I tak jak dobrze wiemy, jak to wygląda na Zachodzie, że już nie tylko i wyłącznie sama wypłata przyciąga do miejsca pracy, ale też pewien klimat pracy, pewien po prostu sposób kojarzenia się
w danych firm czy danych marek. Mhm. A co z nagrodami? Oczywiście. Formuła zostaje? Czy... Zostaje. To jest bardzo fajna sprawa. To jest sprawa, która też jest bardzo prestiżowa i pomaga też w wielu kwestiach. Moja firma też jest laureatem Kruszca Biznesu. Nie ukrywam, że to bardzo dobrze wpływa na rating firmy. Można się tym podeprzeć. Natomiast nie ukrywam, że chciałbym się wszystkiemu się bardzo mocno przyjrzeć i też zweryfikować, czy faktycznie jest potrzebna aż taka ilość na przykład tych nagród. Może mniej, ale które będą troszkę bardziej, w których prestiż troszkę będzie wyższy. Tak. Mhm. Poza prezesem Cafe Silesia jest pan też dyrygentem Kamieniańskiej Parafialnej Orkiestry Dętej. Dokładnie. I teraz z prezesem IPH znajdzie pan czas na to wszystko? No cóż, po 10 latach prowadzenia własnej firmy, i to też jest takim moim, wydaje mi się, osobistym kapitałem, że firma Cafe Silesia jest firmą organiczną, zbudowana tak naprawdę bez kapitału, troszkę w sposób amerykański, gdzie z moimi wspaniałymi wspólnikami zbudowaliśmy to od zera i cały czas ci moi wspólnicy, Krzysztof Ćwik i Dariusz Gniewowski, są ze mną, są moimi wiceprezesami, a tak naprawdę od pewnego czasu, kiedy już też zacząłem się angażować bardzo i kulturalnie, i troszkę społecznie, to mogę na nich zawsze liczyć. I myślę, że akurat firma tutaj jest cały czas w takiej bardzo stabilnej sytuacji i moi wspólnicy odciążą mnie z wielu obowiązków firmowych. Mam też świetnych pracowników, świetnych kierowników. To wydaje mi się, że mam po prostu dobrze poukładaną firmę, więc dlatego mam legitymację do tego, żeby zająć się też budowaniem samorządu gospodarczego. Jestem osobą, z którą kontakt jest stosunkowo łatwy. Wszyscy wiedzą, gdzie moja firma, jeden z oddziałów ma miejsce. Jestem osobą dostępną na Facebooku, także też zachęcam do takiego zupełnie innego właśnie, do zmiany stereotypu jednak właśnie przedsiębiorcy, który nie jest tym człowiekiem gdzieś tam w jakimś bardzo drogim samochodzie, w bardzo drogim garniturze, tylko po prostu jest po prostu taką osobą jak każdy człowiek i każdy ma szansę, że tak powiem, takim przedsiębiorcą też zostać, więc zachęcam do tego kontaktu, do takiego pozytywnego fermentu, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na biznes, to też jest kwestia. Chciałbym się do wszystkich firm, które się dopiero zakładają, od razu pokazać im, że jest takie stowarzyszenie w Tarnowskich Górach, jest taka izba, która od razu może im na wstępie pewne rzeczy wskazać, pomóc i po prostu pokazać jakieś fajne kierunki rozwoju. Życzę powodzenia i dziękuję za rozmowę.